Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ 4. No i nie pozostaje nam nic innego, jak kontynuować ten sezon, moi drodzy, Puchar Świata. No i co? No oczywiście kontynuujemy, ja tutaj klikam kontynuuj, no i mamy drugie zawody indywidualne w Iron Mountain. No i nie ma co przedłużać, Arti Aigro rozpocznie tą pierwszą serię, jak widzimy warunki nie są zbyt korzystne dzisiaj na skakanie, więc te skoki będą na pewno krótsze, a Arti Aigro psuje swój pierwszy skok w dzisiejszym konkursie, 83 metry tylko. No i bardzo krótka odległość, Eric Belshaw. Eric Belshaw też za daleko nie skoczył. To jest tylko 118,5 metra, oczywiście na razie obejmuje prowadzenie, no bo Arti Aigro bardzo krótki skok. No z trzecim numerem Marius Lindvik. Czy będą w końcu szanse dla niego na punkty? No dzisiaj skok niezły. Jak patrząc na te warunki, 124,5 to nie jest zły skok. No i oczywiście prowadzi Niko Kitosaho. Oczekujemy dalekiego skoku, Niko, i taki otrzymujemy, więc on tutaj nie zawiódł, 128,5 metra, no i musi prowadzić jak na razie, tutaj nie było innej opcji. Andrzej Laniszek. No na pewno cieszyłby się, jakby w końcu zainkasował konkretne punkty, a nie tak po jednym oczku, druga lokata w tym momencie Laniszka, 127,5 metra, to był dobry skok. Francesco Czekon. No bez błysku Francesco Czekon tutaj w Iron Mountain, teraz wyjście z progu bardzo spóźnione, ale poradził sobie. Tutaj jest 128,5 metra Francesco Czekona. Drugie miejsce w tym momencie. Andrea Kambrecher, kolejny z reprezentacji Włoch. No jak Andrea Kambrecher sobie tutaj poradzi z tymi warunkami. Starał się jak najdalej, no i skok 123 metry daje piąty w tym momencie rezultat. Żiga Jelar z numerem 8. Oj, Żiga, to będzie dobry skok moim zdaniem, bo bardzo wysoka parabola lotu. No i mamy nowego lidera konkursu, Żiga Jelar, 130,5 metra. No i najwyższa jak na razie nota konkursu, Muhammad Aliberir. No i Muhammad też wyjście nie najgorsze, ale dalsza część lotu gorsza. I siódme miejsce, 121,5 metra, wysada tylko Erika Belshowa i Arti Aigro. Giovanni Bresadola. I Giovanni Bresadola, no krótki ten skok. Raczej dzisiaj bez awansu, ósma lokata dopiero. No i następny to jest pierwszy z Niemców, którego dzisiaj oglądamy w konkursie, Pius Paschke. Też szarpnął przy wyjściu z progu, ale opanował ten tor lotu. No i miejsce na czwartej lokacie w tym momencie, Pius Paschke przed Laniszkiem. No. No ale za Czekonem. Kasperi Valto. No Finn na pewno ma niedosyt po ostatnim indywidualnym konkursie, no ale może dzisiaj znowu pokaże się z dobrej strony. Tak, na pewno do drugiej serii awansuje z tym skokiem. 132. No i nota najwyższa na razie 139,1 Kasperi Valto. Naoki Nakamura. Nakamura też głodny na pewno sukcesów, ale na razie nie wiedzie mu się za dobrze. Teraz czwarte miejsce dla Nakamury. Johan André Forfang. No, w końcu zaczął jakieś występy mieć solidne. Pytanie, jak długo? No, dzisiaj już tak kolorowo może nie być, bo na razie ósme miejsce za Laniszkiem przed swoim rodakiem Lindvikiem. Stefan Laje. Szarpnął na progu, no ale chyba osiągnął rezultat, który chciał. 129 metrów, piąte miejsce. No i kolejny z Japończyków, Junshiro Kobayashi.
I Junshiro wygląda ten skok na konkretny i chyba drugie miejsce dla niego. To 31, wysokie oceny, no i tylko za Kasperi Valto. To pokaże nam Stefan Kraft. No i Stefan Kraft. Ładnie też. Myślę, że też ze spokojem będzie mógł patrzeć na drugą serię. Trzecie miejsce w tym momencie z Żigą Jelarem. Stefan Kraft. Alex Insam. Oczekon ładnie, Bresadola poniżej oczekiwań, no a Insam w dziurę i to daje ósmy w tym momencie rezultat. Carl Geiger. Oj, spóźnione wyjście z progu, to może problemy robić mu. No i skok 126,5 daje 13 rezultat w tym momencie. Rozdzielił Norwegów Forfanga i Lindvika, no ale to jest daleka pozycja. Simon Amman. Zimi też jakby przejechał ten próg, ale radzi sobie w locie. No i piąte miejsce dla Mana w tym momencie. Ryoyu Kobayashi. No nie polubiał się z tą skocznią od początku. I w drużynie indywidualnie było kiepsko. Może dzisiaj będzie zmiana. No starał się i ten skok na szóste miejsce w tym momencie Ryoyu. Halvor Ekner Granerud. Granerud to tak jak swoi rodacy skoczył. Miejsce 12. No na razie najwyżej z tych Norwegów, no ale przed nami dopiero ci najlepsi z nich. No i Wellinger, ojojoj, problemy w pierwszej fazie lotu. No i to będzie problem dzisiaj z awansem. Tylko 120,5 metra. I to jest 20 rezultat, o matko. Piotr Żyła. Piotrek, ładne wyjście z progu, solidne przede wszystkim i skok jest solidny. Na piąte w tym momencie miejsce egzekwo za Manem, więc wykonał plan minimum Piotrek. Etu Noisiainen. Etu. No, jest dobrze myślę, dziewiąte miejsce Etu. Pierwszy Valto, ósmy Kytosaho, dziewiąty. Na Noisiainen, więc naprawdę Finowie ładnie. No i Kilian Payer. No może wejdzie w końcu na równość tej formy. 130 i w tym momencie piąte miejsce tuż przed twoim rodakiem Ammanem. Tate France. Ojojoj, problemy w pierwszej fazie lotu, Tate'a Franca, no i raczej bez awansu dzisiaj. Bo to jest 20 miejsce dopiero. Dawid Kubacki. Dawid ładnie, wysoko się ułożył w locie, no ale brakło metrów. No jest to 14 w tym momencie rezultat Dawida. Christopher Eriksen Sundal. I Christopher, czy da mu dzisiaj awans? Chyba nie. 22 miejsce, daleko, daleko Norweg. Najwyżej z Norwegów na razie Granerud, no a przed nami Remo Imhoff. Oj nie, Remo Imhoff też tutaj nie zabłyśnie w dzisiejszym konkursie na pewno. Tylko 123 metry, 24 rezultat, bardzo daleko. Andrew Urlaub. No chyba jedyny Amerykanin, który skacze obecnie na jakimś poziomie solidnym. No i miejsce 17, czy solidny poziom? No nie powiedziałbym, bo to też może zabraknąć do awansu dzisiaj. Filip Raimund. No nie wiedzie mu się tu za dobrze w tym Iron Mountain. No i ten skok na 20 miejsce, też daleko. Ex aequo z Forfangiem. No i Gregor de Schwanden.
nie może ustabilizować tej swojej formy Gregor Deschwanden. I jak dzisiaj będzie kiepsko. Bez awansu, to jest pewne. 22 w tym momencie miejsce, więc bardzo daleko. No i czekamy, co zrobi Clemens Aigner. No, Clemens Aigner, solidny to będzie skok. No, myślałem, że tak. A tutaj Zong jest 10 miejsce mimo wszystko. Wysokie oceny za styl. No i egzekwo z Nakamurą i Noisy Ainenem na tym 10 miejscu. Timmy Zajc, numerem 35. No i oczekujemy rezultatów. Timmy Zajc raczej nam tego nie dostarczy, bo to jest krótki skok Timiego. 125,5 i miejsce 25 dopiero. Paweł Wąsek. No dobrze, skakał indywidualnie w drużynie, może troszkę gorzej, ale indywidualnie widać, że dobrze się czuje na tym obiekcie. I trzecie miejsce w tym momencie Paweł Wąska, więc znowu duży krok w stronę podium robi. Tomofumi Naito. Kratkę tu skakał, teraz skok na 128 metr i 16 miejsce egzekwo z Dawidem Kubackim. Fatih Ardaip Cioglu. To na pewno żałuje, że ten drugi skok mu tak nie wyszedł jak ten pierwszy. Wczoraj, no ale dzisiaj jest zdecydowanie gorzej. 21 miejsce egzekwo z Piusem Paszche. No i Martin Hamann przed nami. Powoli zbliżamy się do tej dziesiątki najlepszej, więc emocje sięgają zenitu. Martin Hamann, to nie będzie dobry skok. Oceny niezłe, ale 26 miejsce Niemca. No najwyżej się z Niemcem Stefan Laje. No więc ciekawie to wygląda. Aleksander zniszczył. Wysoko w Pucharze Świata jest Aleksander zniszczył. No i to jest piękny skok Olka. Po raz kolejny, czwarte miejsce tym razem za oczywiście Pawłem Wąskim, ale 1/10 punktu. No noty dostał niższe na pewno i to spowodowało to wszystko. Daniel Czofenik. No on w kratkę skaczący. Daniel Czofenik, miejsce 8. Myślę, że to jest dobry rezultat po pierwszej serii dla niego. No i Antialto. Na razie też nie czuję tej skoczni, no ale może dzisiaj taki konkurs przyjdzie, gdzie ją poczuję. Raczej też nie, bo to jest kiepsko. 29 miejsce dopiero. Dramat. Jan Herl. No, w drużynie był ważnym ogniwem, no i tutaj 12 miejsce, więc zaczyna się przebudzać Jan Herl, egzekwo z Niko Kytosaho. No i Domen Preutz. No cały czas wieje taki nieprzyjemny wiatr, można powiedzieć. No i Domen, problemy w pierwszej fazie lotu, czy wyjdzie z tego ogromną ręką? No wyszedł, ale bez awansu dzisiaj. 38 miejsce Domena. Władimir Zografski. No ładnie Władimir się pina w tej klasyfikacji generalnej Puchar Świata. Pytanie, jak daleko zajedzie. No myślę, że dzisiaj znowu parę miejsc będzie mógł sobie pofolgować. 12 na razie miejsce, no ale zobaczymy, jak to w drugiej serii będzie wyglądało. Renni Kaido. No do Iron Mountain wydawało się, że zaczyna być coraz bardziej poważniejszym kandydatem do kuli kryształowej. No i teraz 12 miejsce Renni Kaido, więc też nie popełnia błędów i będzie na pewno ważnym ogniwem w drugiej serii. Kamil Stoch. Oj, Kamil, nie. Oj, nie. Wczoraj drużynie tak było już dobrze, a dzisiaj znowu indywidualnie klops. 112,5 i 46. przedostatnie miejsce. No komuś dał awans Kamil w tym momencie. Frederik Willumstad. O, Norwegów wchodzi, to Norwegowie dzisiaj nie za wesoło wyglądają. No i Frederik chyba też nie będzie dzisiaj w drugiej serii. 39 miejsce, więc i on odpada z tej rywalizacji. Peter Preutz. Zostali ci najlepsi. Peter Preutz, walka o kulę kryształową, nabiera rumieńców i teraz trzeba skakać tu dobrze, a tu na skoczni nie panują by dobre warunki. Peter Preutz sobie poradził. 28 miejsce, 128 metrów.
No to wygląda koszmarnie w tym momencie, moi drodzy. A jeszcze przed nami trzech chyba. Daniel Andretande między innymi. No, czy Daniel Andretande sobie poradzi? Zaraz się okaże, ale raczej tak, poradzi sobie. To jest skok świetny. No on już wczoraj w drugiej serii pokazywał, że czuje się tu już lepiej. I drugie miejsce Daniel Andretande odżywa Norwek. No i Michał Hajbek. Wygrał wczoraj te zawody. No ale dzisiaj mamy nowy dzień, dzisiaj trzeba znowu skakać daleko. A Hajbek nie skacze daleko i to będzie brak awansu dzisiaj, 34 miejsce. Więc to jest myślę pierwsza sensacja. No i Manuel Fettner ostatni na liście. Oj, Fettner to samo. On jak ma koszulkę lidera, to już nie skacze tak dobrze. Więc dzisiaj Tande, wielka szansa dla niego. 41 miejsce Fettnera. A po pierwszej serii prowadzi Kasperi Walto przed Junshiro Kobayashim, który jest egzekwo z Danielem Andretande. Na czwartym miejscu Paweł Wąsek. Piąty Aleksander Zniszczał. Szósty egzekwo Ziga Jelar i Stefan Kraft. Na ósmym miejscu Kilian Pajer. Dziewiąty Daniel Czofenik. No i dziesiątkę zamyka w tym momencie Simon Amman i Piotrek Żyła, więc trzech Polaków w dziesiątce. Kupujemy to. Na 22 miejscu jeszcze Dawid Kubacki, egzekwo z Tomofumim Naito. I na 30 miejscu ostatecznie kończy Angela Niszek, więc będzie miał szansę w drugiej serii pokazać się z lepszej strony. 29 Peter Preps, 27 miejsce to Pius Paszke i Fatih Arda i Pcioglu. Czekamy zatem za drugą serią konkursową. No i rozpoczynają Angela Niszek. No, wiemy jedno, jeden punkt ma, ale czy coś więcej? Raczej nie, bo druga seria w wykonaniu Laniszka to jest istne apogeum w każdym konkursie. To 16,5. No i Laniszek tutaj raczej bez większych szans na lepsze punkty. Peter Preutz, on ma co odrabiać. Tylko pytanie, czy jest gotowy na taki skok? Oj tak! 130,5 metra, 4, 3,20, 1,19, 1,19 prowadzi z ogromną przewagą. No i teraz może czekać, co zrobią inni. Pius Paszke między innymi, który zajmuje 27 miejsce. Też wyjście z progu ładne, piękne, rozłożył się pięknie na nartach. No i czy wchłonie już Petera? Nie wchłonął, 130,5. Ale gorsze oceny za styl, no i to Peter Preutz prowadzi nadal. Fatih Arda i Pcioglu. Jak daleko Fatih skoczy? Czy to będzie równie daleki skok, który oglądaliśmy przed chwilą? Dwa, no troszkę krótszy. 130 równe, no i miejsce trzecie w tym momencie. Andrew Urlau, miejsce 26 po pierwszej serii, udało mu się awansować. Będą punkty, pytanie ile teraz sobie skoczy Andrew Urlau, czy to będzie daleki skok? Około 128. Dokładnie to samo odległe co w pierwszej serii i czwarte w tym momencie miejsce, tylko przed Laniszkiem, no ale na razie dalekie skoki oglądamy w drugiej serii. Halvor Egner Granerud. Oprócz Tandego tylko on do drugiej serii z Norwegów się dostał, więc to już jest duży sukces. No i ten skok na miejsce drugie w tym momencie. Też wysokie oceny, no ale do Petera Preutza zabrakło. Francesco Ceccon, miejsce 24. Dobrze, bo ma szansę kolejne punkty do dorobku swojego dopisać. I ten skok nie był taki zły. 129, mimo wszystko piąte miejsce dla Francesco Ceccona. Dawid Kubacki na miejscu 22. Będą punkty, jest awans do drugiej serii. Teraz tylko próbować skoczyć jak najdalej w tej drugiej serii. I to jest piękny skok Dawida, będzie nowym liderem. 132 metry, no i może dłużej troszkę tam ustać. No bo to był dobry stylowy również skok. Tomofumi Naito, on był egzekwo z Dawidem. Więc też musi skoczyć daleko, jeżeli chce Dawida wyprzedzić. No ale tyle nie skoczył. 130 metrów równe i na razie na miejscu czwartym egzekwo z Piusem Paszkę. Alex Insam na miejscu 21. Oj, Alex Insam, błąd na progu i ten skok nie był już tak czysty. Od razu miejsce 8 egzekwo z Andrew Urlaub, ale za Francesco Ceconem. Stefan Laje. No najwyżej sklasyfikowany Niemiec dzisiaj. Na 20 miejscu, teraz Pius Paszkę nieźle skoczył. Stefan Laje też nie najgorzej, bo to jest pół metra dalej niż w pierwszej serii. Trzecie miejsce w tym momencie Stefana Laje, więc za Dawidem Kubackim i za Peterem Preutzem. Naoki Nakamura, miejsce 17.
Oj, problemy w pierwszej fazie lotu. No i nie będzie już dobrych punktów, to już wiemy. 11 w tym momencie miejsce tylko przed Laniszkiem, więc to nie jest sukces. Etu Noisjainen, także na 17 miejscu. Oj, Etu, pięknie rozłożony na nartach Etu. No i miejsce drugie w tym momencie, pół punkta przed Peterem, no za Dawidem oczywiście musi być. O 1,7 punktu. No i czas na Clemensa Aignera. Zajner też się nieźle pokazuje, ale ten skok krótszy, 128, no i miejsce 12, spadnie mocny Austriak względem pierwszej serii. No i Niko Kytosaho, miejsce 15. Było dobrze w pierwszej serii, jak w drugiej. W drugiej jeszcze chyba lepiej Niko Kytosaho. I jest prowadzenie w tym momencie, spycha Dawida na drugie miejsce. No ale Finowie tutaj skaczą oprócz Alto bardzo wybitnie. Jan Herl, miejsce 15. O, Jan Herl nadal ma problemy, jak widać. Nie pozbył się tych problemów i 14 dopiero miejsce, więc daleko, daleko Herl. Władimir Zografski, miejsce 14, on lubi atakować. Zobaczymy, jak dzisiaj to atakowanie, jaki rezultat przyniesie. No, nie będzie prowadzenia ani drugiego miejsca. Jest 9 miejsce Bułgara, więc no, wysoki poziom konkursu równa się problemy tutaj. Renni Kaido, miejsce 13. No, jak nie lecisz wysoko, to znaczy, że witamy w trzeciej dziesiątce i tak samo Renni Kaido dzisiaj. Więc niestety nie będzie poszerzonego dorobku punktowego zbytnio. Ryoyu Kobayashi. No Ryoyu natomiast troszkę wyżej leci od kolegów. No i proszę, od razu inaczej to wygląda. Trzecie miejsce ex aequo Etu Noisjainenem Ryoyu Kobayashi. Simon Amman. Wkraczamy do dziesiątki już. Popatrzmy, jak sobie Amman poradzi w tej drugiej serii. Oj, problemy po wyjściu z progu zaraz. No, odskoczył trochę metrażowo, 127, ale to jest 15 rezultat ex aequo z Aignerem, więc nie wiem, z czego tu się ma cieszyć. Piotr Żyła. Przydałby się duży zastrzyk punktu Piotrkowi, no ale trzeba dobrze dzisiaj skoczyć w drugiej serii. Wyjście z progu niezłe. No i chyba na prowadzenie, Piotrek. Tak jest, 274,8 wyprzedza Niko Kytosaho, więc Piotrek zrobił świetną robotę, brawo. No i teraz będziemy mogli się przyglądać, co się dalej wydarzy. Daniel Czofenik, czy to będzie równie daleki skok? Będzie, ale nie na prowadzenie, miejsce drugie w tym momencie, więc 60 przed Niko Kytosaho, za Piotkiem Żyłą Daniel Czofenik. Więc już jedno miejsce w górę Piotrka. Kilian Payer, miejsce 8 po pierwszej serii. Bardzo wysoko Kilian po tej pierwszej serii. Znowu chyba wydaje mi się, że przejechał próg. No ale wyciągnął z tego jeszcze coś i będzie to 5 w tym momencie rezultat. Więc za Dawidem, bardzo dobrze. Ziga Jelar, miejsce 6. Oj, no i niestety Ziga w drugiej serii. Wydawało się, że będzie gorzej. Odratował jeszcze ten skok na 9 miejsce, więc za swoim rodakiem Peterem Preucem. Stefan Kraft, miejsce 6. Stefan Kraft bardzo podobnie do Żygi Jelara. No ale na miejsce 5 wskakuje Stefan Kraft, więc za Piotkiem, za Danielem Czofenikiem, za Niko Kytosaho i za Dawidem Kubackim. Mimo wszystko Stefan Kraft widać, że ustabilizował dyspozycję swoją. Aleksander zniszczył, miejsce 5. Oj, ale błąd na progu. To jest niewybaczalne. Trzecia dziesiątka wita. 23 dopiero miejsce. Nie no, tak nie można skakać. Paweł Wąsek. Oj, Paweł Wąsek, podobna sytuacja. Błąd na progu i niestety zamiast dużej ilości punktów będzie sam dołek dzisiaj tabeli. No co tu się wydarzyło? Choć nadal Piotrek prowadzi i nadzieje na zwycięstwo nawet na podium. Podium chyba już jest nawet. No ale zobaczmy, co zrobi Junshiro Kobayashi. Czy on tutaj będzie się liczył? Nie będzie się liczył. To jest 15 miejsce.
Japończyka, więc żyła i Czofenik. Nie, jeszcze Czofenik nie. Żyła już jest na pewno na podium. Czekamy, co zrobi Tandę. No bo on goni w Pucharze Świata i teraz ten skok jest bardzo ważny i to jest dobry skok na miejsce czwarte, więc dzisiaj nie będzie na podium ex aequo z Dawidem, więc Żyła i Czofenik już podium mają, więc został tylko Kasper i Wal, to ostatni na tej liście. No i zobaczmy, ile Kasper i Walto. Znowu nie wytrzymał presji. Miejsce 17, Kasper i Walto, więc dzisiejsze zawody wygrywa Piotrek Żyła. Dosyć niespodziewanie, ale wygrywa. Na drugim miejscu Daniel Czofenik, trójkę zapełnia jednak Finn Niko Kytosaho. Dalej czwarty, Dawid Kubacki. Jaki awans drugiej serii z 22 miejsca na czwarte. Ex aequo z Danielem Andertandę, który podgoni tam czołówkę. Szóste miejsce Stefan Kraft, też świetny rezultat. Siódmy Kilian Pajer, ósmy ex aequo Joju Kobayashi i Etu Noisiainen. Dziesiątkę zamyka Peter Preuss, który też sporo awansował. Bo to chyba było z 27 bądź 28 miejsca, jak nie 29. 29 był. Na dziesiąte, więc też świetny rezultat. No niestety dalej Polacy, no to 26 Aleksander zniszczył ex aequo z Renem Nikaido i 28 Paweł Wąsek. 29 Naoki Nakamura, 30 Angela Niszek. Moi drodzy, czas przejrzeć klasyfikację generalną Pucharu Świata po zawodach drugich w Iron Mountain indywidualnych. Manuel Fettner nadal jest liderem, 549 punktów, no ale za piętami już ma Daniel Andretande z powrotem, 530. Michal Hajbek zajmuje trzecie miejsce, 524. Dalej, tuż za plecami Peter Preuss, 505. Więc tutaj ta czwórka w tym momencie wyrasta na takich kandydatów, która będzie tutaj walczyć o to, o ten prymat. Piąty Frederik Willumstadt, 457, to nie są też duże straty. Szósty Daniel Czofenik, 431. Siódmy Ren Nikaido, 398. Kamil Stoch, ósmy, 397. Władimir Zografski, dziewiąty, 385. I dziesiątkę zamyka Jan Herr, 369 punktów w tym momencie. Dalej Polacy, 14 Aleksander zniszczył ex aequo z Fatihem Ardą i Pcioglu, mają po 330. Piotr Żyła na miejscu 17, 320, Paweł Wąsek 18, 313, no i Dawid Kubacki 20, 308 punktów, więc Polacy bardzo zaczęli nam tutaj wchodzić no wysoko w klasyfikacji generalnej, więc to wygląda pięknie. Na dole bez zmian Angela Niszek 49 ma 94 punkty, Erik Belszo z Lindvikiem mają po 75, a Aigroch na ostatnim miejscu 53 punkty. Tak to się, moi drodzy, w tym momencie przedstawia. Ja dziękuję Wam za uwagę w tym weekendzie. Mam nadzieję, że odcinki Wam się podobały. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa. No i hej!